Wiadukty trasy Łazienkowskiej na Grykoli są już całkowicie przejezdne. Możemy zobaczyć, że są już faktycznie po dwa pasy w każdym kierunku plus buspas. Natomiast inwestycja się jeszcze nie zakończyła. Cały czas nie ma oddanego do użytku południowego ciągu pieszo-rowerowego na wiadukcie trasy Łazienkowskiej. Jak to wygląda i co się jeszcze tutaj dzieje, bo na rondzie też już są prawie całkowicie wszystkie prace skończone, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji tutaj nad trasą Łazienkowską na warszawskiej Agrykoli. Jak widzicie, samochody zasuwają, jeżdżą tutaj z prędkością 200 km nawet na godzinę i nie zwalniają, policja ich nie łapie i bezprawie jest tutaj na wysokim poziomie. Dobrze, trochę przesadziłem. Ale tak, oglądamy faktycznie time lapse, oczywiście wszystkie pojazdy tutaj jeżdżą raczej zgodnie z przepisami, jeżeli coś to policja by ich wyłapała, natomiast to, co faktycznie się tutaj dzieje, to jest przebudowa dwóch wiaduktów trasy Łazienkowskiej. Te dwa wiadukty tutaj na Grykoli już zostały całkowicie wyburzone obydwa i postawione od zera po nowemu. Obydwa są już przejezdne, ale jeszcze nie dla wszystkich, bo co prawda wiadukt północny jest całkowicie już oddany do użytku, zarówno jeżeli chodzi o część dla autobusów, część dla samochodów, jak i również część pieszo-rowerową, tyle wiadukt południowy cały czas nie ma oddanej do użytku części pieszo-rowerowej. Tak samo na rondzie jeszcze są realizowane prace, jak i również przy samej alei Tomasza Hofera, która się znajduje pod całą trasą Łazienkowską i jest ona niezbędna do przywrócenia ciągu, który się tam ciągnie właśnie dla części pieszo-rowerowej, która się właśnie ciągnie od Agrykoli dalej właśnie przez Myśliwiecką prosto na Powiśle w kierunku na przykład Tamki. I ten przejazd cały czas jest niemożliwy. Natomiast jeszcze są też prace realizowane przy samym przystanku autobusowym Rozgat, na którym się właśnie w tym momencie znajdujemy. Więc trochę jeszcze elementów w trakcie realizacji jest. Między innymi ta pochylnia jest w teorii oddana do użytku, ale nie do końca w całości. Możemy to właśnie w tym miejscu zobaczyć, że de facto ona nie jest oddana do użytku. Barierki tam jeszcze są, żeby nie wchodzić, ale wiemy, jak to jest z pieszymi, wejdą wszędzie. Po drugiej stronie z kolei jest już dużo lepiej, jest wszystko oddane do użytku, przystanek jest, wiata jest, drzewa bez liści są, pochylnia jest oddana do użytku w całości, schody są, ludzie korzystają z tego, w 100% korzystają, więc po tej stronie jest wszystko gotowe. Natomiast po drugiej stronie jest to jeszcze nie oddane do użytku, głównie dlatego, że sam wiadukt jeszcze nie ma tej części pieszo-rowerowej po prostu oddanej do użytku. Więc kiedy to się stanie, nie wiem, chociaż sama inwestycja, wiemy kiedy ma się zakończyć, inwestycja ma się zakończyć w marcu 2024, więc de facto za dwa miesiące, kiedy się powinien pojawić ostatni film z tej inwestycji i później jeszcze będzie podsumowanie. Więc w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie, że schody są, ale przejścia dalej wzdłuż wiaduktu jeszcze właśnie nie ma. Pomimo tego, że jak widzimy, hulajnoga już stoi. Nadal oczywiście się znajdują pozostałe przystanki, nowe wiaty, znaczy wiaty są stare, natomiast się znajdują pozostałe przystanki. Ronda jest już całkowicie rondem, jest całkowicie przejezdne, więc to jest też na duży plus. I tutaj na ulicy Łazienkowskiej ma powstać ciąg pieszo-rowerowy nowy, który połączy właśnie w przyszłości tędy, właśnie ulicę Łazienkowską będzie ciąg pieszo-rowerowy, następnie będzie przejazd, przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Solec i dalej będzie można się przedostać nową kładką nad portem Czerniakowskim w kierunku mostu Łazienkowskiego. Jest to element takiej większej inwestycji, sama kładka w porcie Czerniakowskim, no więcej o niej powiem w specjalnym filmie, już trochę nagrywam na ten temat, więc niedługo postaram się więcej Wam powiedzieć i pokazać dokładnie, gdzie ma powstać i co to będzie, bo ta kładka będzie również przejazdna dla pojazdów obsługujących sam port, więc dużo więcej niż de facto sama kładka. Z kolei tutaj możemy zobaczyć, że jeszcze trwają prace przy detylacji samego wiaduktu. Tam widzimy, że faktycznie osoby jeszcze pracują, choć same rondo, tak jak powiedziałem, jest już całkowicie oddane do użytku i tutaj autobusy jeżdżą już w każdej orientacji, samochody też jeżdżą już w każdej detylacji. Same rondo de facto się dużo nie zmieniło względem tego, co było wcześniej. Wszędzie są przejścia dla pieszych, nie ma nigdzie zrealizowanych przejazdów rowerowych. No oczywiście jest nowe chodniki, nowe krawężniki, nowa nawierzchnia, jest trochę uporządkowane oznakowanie, ale de facto to się tutaj dużo nie zmieniło, tylko łącznie zostało to odbudowane do tego stanu, jak to było przed rozpoczęciem całej tej inwestycji, więc de facto żadnych rewolucji tutaj nie uświadczymy. No bo sam też układ wszystkich słupów z nowych wiaduktów jest dokładnie w tej samej lokalizacji, więc dużo tutaj nie mogli kombinować, chociaż przejazdy rowerowe w tym miejscu byłyby na pewno
miłym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że można byłoby po prostu w ten sposób tutaj rozbudować trochę okoliczne drogi rowerowe. Tymczasem dolecieliśmy do Alei Tomasza Hoffera. I tutaj, jak widzicie, prace jeszcze trwają. Przejazdu nie ma jakkolwiek, jak i również nie ma jeszcze wejść tędy po schodach. Po jednej i po drugiej stronie trasy łazienkowskiej. Przejścia tutaj też dla pieszych cały czas nie ma pod wiaduktami, więc de facto tutaj prace cały czas trwają. Po jednej stronie, czyli po stronie południowej, którą widzimy teraz po lewej stronie, jak i również po stronie północnej, po prawej teraz, widzimy, że cały czas schody są jeszcze nie oddane do użytku i jeszcze tam prace teraz cały czas trwają, więc jeszcze chwilę poczekamy. Z kolei tutaj po lewej stronie, czyli po stronie zjazdu na południową część, na południowy wiadukt trasy łazienkowskiej, widzimy też właśnie, że pochylnia jest cały czas jeszcze nie oddana do użytku i jest to wszystko zagrodzone, więc tutaj te jeszcze prace aktualnie są realizowane. Widać tam, że jeszcze te barierki są ustawione w docelowej orientacji. Z kolei kładka oczywiście cały czas podczas całej przebudowy była dostępna dla pieszych, jak i również dla mnie, żebym miał tutaj świetny punkt widokowy na całą inwestycję. No i tam dalej znajduje się przebudowa placu na Zdrożu, o którym powiem wam za chyba 2 dni mniej więcej, 2 albo 3 dni. Najprawdopodobniej to chyba będzie w trakcie finału WOŚP. Natomiast tutaj, przekręcając się w drugą stronę, możemy podziwiać nowe wiadukty 2. Samochody, jak widzicie, jeżdżą tutaj bez korków. No dobra, nagrywałem to w godzinach, kiedy nie było szczytu, ale jest to o wiele lepiej niż w trakcie zwężenia, które miało miejsce w tym miejscu. Oczywiście sama inwestycja, tak jak przypominam wam to już kilkukrotnie, nie polegała na tym, żeby zmniejszyć korki, czy jakkolwiek ingerować w nie, tylko chodziło o wymianę wiaduktów. Stare były po prostu w kiepskim stanie. Trzeba było je całkowicie wyburzyć, żeby po prostu mogły być dalej eksploatowane, bo już nie spełniały norm technicznych i bezpieczeństwa, więc to trzeba było po prostu wszystko wyburzyć i postawić od nowa. I teraz autobusy jadące ze swoim buspasem, czy samochody pozostałe jadące 2 pasami w kierunku, w każdym kierunku, mają o wiele lepiej. No i po prostu też są nowe przystanki, no i najważniejsze, powstała ta część pieszo-rowerowa, której wcześniej zupełnie nie było. Też powstały tutaj na przystanek właśnie w tym miejscu miejscówki w przyszłości, może kiedyś będą wykorzystane, żeby na przystanki autobusowe na właśnie nasypie można było wjechać nie tylko i wyłącznie za pomocą pochylni, ale również za pomocą wind. Miejsce jest, ale aktualnie jeszcze jest niewykorzystywane. No i dalej kończą się drogi rowerowe, które aktualnie ślepo się właśnie kończą na ulicy Solec, prawie że no i dalej nie ma jak przejechać przez sam Solec, więc trochę jest problemem. No ogólnie te drogi rowerowe w tym momencie z tej trasy łazienkowskiej kończą się ślepo, one donikąd nie dojeżdżają, więc potrzebny jest właśnie ten ciąg pieszy rowerowy, najlepiej droga rowerowa na ulicy Łazienkowskiej z przejazdem przez ulicę Solec, aby to się jakoś lepiej połączyło, bo aktualnie no po prostu zjeżdżamy i wjeżdżamy na chodnik, nie mamy właściwie co zrobić, co jest dosyć dużym problemem i utrudnieniem. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z trasy łazienkowskiej będzie za 2 miesiące, chyba że wcześniej skończą wszystkie się prace na tej inwestycji. Inwestycja jest realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta za 90,5 miliona złotych. Rozpoczęła się w lipcu 2021 i teraz się już faktycznie finalizuje. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego filmu właśnie z tej inwestycji, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do dostania patronami Aviznosza i w najbliższych dniach będzie film o parkingu pod pasem Powstańców Warszawy. Będzie też oczywiście film o jakże niezastąpionej inwestycji, czyli nowej ulicy Chmielnej, no i oczywiście o samym placu na Rozdrożu. Trochę licytacji wośpowych, trochę mniejsza z tym i jakiś tam podcastik w niedzielę też wleci. Do zobaczenia. Cześć!